Cześć, tu Natalia i Mateusz. Zapraszamy Was do wysłuchania podcastu Zakładki. Tutaj książki są powodem do tego, żeby się spotkać i pogadać. A Wy możecie posłuchać tych ubocznie powstałych rozmów. Kalimera albo kalispera. Mam nadzieję, że wszyscy mnie zrozumieli. Jak ktoś mnie nie zrozumiał, oznacza to, co powiedziałam, dzień dobry albo dzień dobry po południu. Dzień po południu. Dzień po południu dobry. Tak. Coś takiego po grecku. Zaczęłam tak nie bez przyczyny, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy omawiać książkę o tytule Spinalonga, Wyspa Trendowatych. Została ona napisana przez Małgorzatę Gołotę, wydana w 2021 roku i ma ona około 305 stron z obrazkami. Także nie jest aż tak źle. Jak możecie zauważyć, to książka została wydana w czasach pandemicznych. Książka ta mówi o wyspie trendowatych. W sumie dosyć tematycznie się złożyło. Mogliśmy się pewnie bardziej wczuć w to, jak to jest być zamkniętym na wyspie niż w innych czasach niepandemicznych. Chociaż oczywiście, jak tu już autorka tej książki na samym wstępie wspomina, bo ona dokonuje w tej książce takiego porównania do czasów naszej pandemii COVID-19 z mieszkaniem na Spinalondze, która była zamieszkana przez osoby chorujące na trąd. Możemy sobie wyobrazić, że myśmy byli zamknięci w mieszkaniach z prądem, z wodą bieżącą, z jedzeniem i tak naprawdę mieliśmy dach nad głową i ciepło, a ludzie mieszkający na Spinalondze mieli nieco odmienne warunki. Może Ty je nam, Mateuszu, przybliżysz? Z największą przyjemnością. Cześć wszystkim. Spinalonga to wyspa położona przy greckiej Krecie. Mówi się o tym, że jest to wyspa położona na najpiękniejszej greckiej zatoce. Sama wyspa jest mała, ma tylko 43 hektary, więc nie jest jakoś duża. Największe wzniesienie to jakieś 50 kilka metrów. Panują tam ciężkie warunki, bo jest naprawdę gorąco. Gleba jest taka, która nie sprzyja hodowli roślin czy jakichkolwiek upraw drzew. Tam praktycznie nic nie rośnie na niej. Nie ma ku temu warunków. Od najdawniejszych czasów wyspa początkowo była zajmowana przez Wenecjan, potem przez Turków, Imperium Osmańskie. Od XX wieku po czasy współczesne jest to wyspa grecka. I na początku XX wieku, w 1903 roku, na wyspie zostało urządzone leprozorium. Leprozorium, tak jak powiedziała Natalia już wcześniej, jest to specjalne miejsce, izolatorium, w którym izolowani są ludzie chorzy na trąd. Nazwa leprozorium bierze się stąd, że bakteria wywołująca trąd to... Mycobacterium lepre. Dokładnie tak. Ona jest lepsza od tych słówek, zwłaszcza łacińskich i greckich, jak się przekonaliście również. I właśnie tam na tej wyspie w 1903 roku powstaje takie miejsce do izolacji, trafiają tam ludzie. Okazuje się, że warunki są naprawdę trudne, że w zasadzie niczego tam nie przygotowano dla tych ludzi. Nie ma tam takich miejsc, budynków, pomieszczeń, które wskazywałyby na to, są, że... Są stare fortyfikacje poweneckie. Tak, przede wszystkim. Które zostały wybudowane w czasach weneckich wyspy, tak można rzec. Zostały stworzone też z myślą o obronie przed najazdem ze strony Imperium Osmańskiego. No a później stało się domem dla ludzi chorych na tej Dokładnie. Wyspie. Jest tam też trochę opuszczonych domów, ale generalnie nie ma żadnej infrastruktury. Drogi są takie, które bardzo utrudniają życie. Warunki pogodowe, warunki bytowe i naturalne są bardzo trudne. W niedalekiej odległości znajduje się mała wioska Plaka. To jest dosłownie w takiej odległości, że motorówką można tam przepłynąć pewnie w jakieś 5 do 10 minut, więc naprawdę bardzo blisko. Aktualnie to jest bardzo często odwiedzane przez turystów miejsce i wiele osób postuluje to, żeby wpisać całą Spinalongę, całą wyspę na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO po to, żeby ona nie zaginęła, bo najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 5-10 lat mówi się o tym, że ona całkowicie zatraci ten fragment historyczny dotyczący ludzi chorych na trąd i tą historię leprozorium, a mimo to jakby będzie się utrzymywać tam ta historia związana właśnie z Imperium Osmańskim, z Wenecją, bo do dzisiaj faktycznie stoi tam ta stara osada, znajduje się tam też cały czas ta cytadela i fortyfikacje. Ja bym chciała tutaj się wtrącić i od razu może poruszyć temat, który jest tematem w dzisiejszych
czasach chyba ważnym i każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na tego typu pytania, dlatego że poruszyłeś tutaj temat turystyki. Rzeczywiście autorka na samym wstępie i też później w książce mówi o tym, jak bardzo różni się to, co opowiadają przewodnicy po wyspie na temat życia, które się toczyło w tym XX wieku na tej wyspie, od faktów i od tego, co rzeczywiście się działo. I zwraca nam tutaj uwagę, że często jest tak, że przewodnicy oprowadzający ludzi po wyspie ubarwiają to życie, przedstawiają je raczej w superlatywach niż w barwach ciemnych. Próbują przekonywać turystów, że życie na tej wyspie było fajnym przeżyciem, dobrym dla tych ludzi chorych, że tutaj kwitła kultura, że rozwijały się różnego rodzaju życie społeczne, kulturalne i tak dalej. A tak naprawdę pomija się całą tą historię złą, negatywną, która przedstawia rząd grecki w bardzo złym świetle, która przedstawia ogólnie tak naprawdę całe społeczeństwo zachodnie, całą Europę, wszystkich nas tutaj żyjących w złym świetle, dlatego że tak naprawdę cała Europa pozwoliła na to, żeby takie miejsce istniało, a tak naprawdę było to miejsce, takie piekło na ziemi dla tych ludzi, można by rzec, jak się dowiadujemy na kartach tej książki, że życie tam było ogromnie ciężkie i było okupione ogromnym cierpieniem tych ludzi. Zmierzam do tego, że często jest tak, że my teraz w dzisiejszych czasach podróżujemy, odwiedzamy często bardzo dalekie miejsca, takie, o których byśmy w dawnych czasach nawet nie śnili, że możemy tam pojechać. I jest coś takiego jak ta toksyczna turystyka, gdzie my przez tą turystykę, wiadomo, nie tylko niszczymy te miejsca, które odwiedzamy poprzez po prostu generalny konsumpcjonizm i to, jak tam się zachowujemy, ale też jesteśmy karmieni fałszywymi historiami, które często nie mają wiele wspólnego z prawdą. I to jest chyba taki nasz obowiązek w dzisiejszych czasach, żeby trochę starać się etyczniej to robić, podróżować, ale to jest bardzo trudne, bo ja sama bardzo lubię podróżować i czasem mam problem, jak to zrobić, żeby jednocześnie nie na przykład naruszać jakichś miejsc, które są delikatne, albo żeby rzeczywiście się dowiedzieć, co się naprawdę wydarzyło. Ciężkie to jest. No tutaj akurat jest kwestia tego, żeby naprawdę zapoznać się z materiałami archiwalnymi, żeby poczytać dobre książki, bo są takie, bo są ludzie, którzy się interesowali Spinalongą, którzy pisali o tym i z nimi na przykład między innymi rozmawia tutaj autorka tej książki też. Nie bazować tylko na tym, co usłyszy się od przewodnika, który jest nauczony oficjalnej wersji greckiego rządu, żeby ją przekazywać turystom, czy na oglądaniu tylko filmów fabularnych. Są też dobre filmy dokumentalne, które opowiadają o tym, co działo się na wyspie, jak wyglądało tam życie, ale jest też film, co do którego niektórzy są przekonani, że opowiada prawdziwą historię, a ona w rzeczywistości nie miała miejsca. To jest romantyczna historia o dwójce zakochanych w sobie ludzi, którzy prowadzili wręcz sielankowe niemalże życie na Spinalondze i to w ogóle jest całkowicie oderwane od rzeczywistości i tego, jak to wyglądało. Ja tylko jeszcze krótko powiem o tym, że to Le Prozorium funkcjonowało do 57 roku, 1957, więc lekko ponad 50 lat i dzisiaj już nie funkcjonuje. Można tam tylko właśnie zwiedzać w ramach, bardzo często w ramach wycieczek fakultatywnych. Tak. Ludność tej wyspy według Wikipedii wynosi zero. Zero osób, dokładnie. Nikt tam nie mieszka, no bo sama w sobie też jest mała. Ale zanim jeszcze będziemy się wgłębiać bardziej w losy konkretnych, może nawet bohaterów tej książki, Natalia, czy mogłabyś opowiedzieć, bo robiłaś to bardzo profesjonalnie przed nagraniem, i przybliżyć nam, czym się charakteryzuje ta choroba w ogóle, jakby z takiego medycznego punktu widzenia, jak można się nią zarazić, czy można się nią zarazić, jak się ją leczy, ile ludzi teraz na to choruje, no i jak wygląda sytuacja trendowa tak generalnie. Od razu powiem, że zadałeś mi pytanie, na które w większości nie znam odpowiedzi. Nie mam pojęcia, ile w tym momencie ludzi na to choruje. Na pewno dużo mniej niż w przeszłości. Na w Europie to jest kilka osób. Tak, że są właśnie miejsca na świecie, gdzie praktycznie można powiedzieć, że już ta choroba nie występuje, ale są też miejsca, gdzie oczywiście ona dalej funkcjonuje, tak samo jest na przykład z cholerą, która gdzieś tam w Europie ciężko jest spotkać takiego człowieka, ale oczywiście są dalej miejsca, gdzie ona funkcjonuje. Czy tak samo ze wścieklizną, tak? To też jest taka choroba. Ja tylko jeszcze się wtrącę. WHO podaje, że w Europie mamy prawie 90% odporność, tak jakby odporność, bo nie wiem, czy można tak nazwać, zaraz o tym powiesz, na trąd.
Ale z kolei najbardziej narażonymi i najwięcej zarażeń na trąd osób chorujących jest w Indiach, w Brazylii i w Indonezji. W Indiach to jest ponad 100 tysięcy osób rocznie. Tak, ja oczywiście nie znam się na tym tak bardzo, nie jestem absolutnie żadnym zakaźnikiem, ale tylko tak Wam powiem, co ja tam mniej więcej wiem. Ta bakteria, Mycobacterium leprae, jest jedną z tych bakterii, która jest raczej uważana za bakterię oportunistyczną. Co to oznacza? Nazwa ta pochodzi od angielskiego opportunity, czyli szansa. To oznacza, że to jest bakteria, która czeka na swoją szansę. I dużo mamy takich bardzo, czy to wirusów, bakterii, czy grzybów w naszym codziennym środowisku. Stykamy się z ogromną ilością takich infekcyjnych czynników. Na co dzień spotkamy mnóstwo. To są tego typu właśnie czynniki infekcyjne, które jeżeli trafią na podatny grunt, to wtedy mogą zrobić bardzo, bardzo dużo złego. Czyli dla przeciętnego Kowalskiego, który jest immunokompetentny, co oznacza, że jego układ odpornościowy jest normalny, mieści się gdzieś tam w normie, to spotkanie z taką bakterią nie sprawia kompletnie, jest w ogóle nie jest niebezpieczne. Natomiast jeżeli taki patogen oportunistyczny spotka się z kimś, kto nie jest immunokompetentny, czyli na przykład osoby, które przewlekle przyjmują sterydy, mają leczenie chemioterapeutyczne, albo mają pierwotne niedobory odporności, albo wtórne niedobory odporności. Takich przyczyn, które doprowadzają do tego, że człowiek jest nieimmunokompetentny, jest całe mnóstwo. Też na przykład HIV, może nie sam HIV, ale choroba AIDS i tak dalej. I jeżeli taki patogen trafi na taką szansę, czyli opportunity, czyli osobę nieimmunokompetentną, to wtedy może zrobić bardzo, bardzo dużo złego. I trąd jest jedną z takich chorób, czyli cały czas zmierzam tym wywodem do tego, że dla przeciętnej osoby taka bakteria nie powinna być niebezpieczna. Jest niebezpieczna dla osób, które nie są immunokompetentne. Może tutaj od razu przeczytam, co Empendium mówi na temat trądu i na temat przenoszenia. To będzie istotne w kontekście tego, jak zaraz się wgłębimy w to, jak byli traktowani ludzie chorzy na trąd przez całe lata i tak naprawdę, czy to miało sens, takie postępowanie. Sobie odpowiemy może na to pytanie. Co mówi Empendium na ten temat? Niegdyś trąd uważano za silnie zakaźną i wyniszczającą chorobę, jednak obecnie występuje rzadko i stosunkowo łatwo poddaje się leczeniu. Zakażenie przenosi się z człowieka na człowieka wówczas, gdy osoba zakażona, kichając lub kaszląc, powoduje rozpylenie w powietrzu kropelek zawierających bakterie. Wydzielina z nosa również jest materiałem zakaźnym. Pancerniki i małpy są rezerwuarem zwierzęcym trądu i mogą być źródłem zakażenia dla człowieka. Nie jest możliwe przeniesienie zakażenia poprzez dotyk. Na trąd częściej chorują mężczyźni. Istotą choroby jest uszkodzenie przez bakterie osłonek nerwów obwodowych, tzw. komórek Schwana, co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia czucia i łatwiejszego powstawania urazów, skaleczeń, oparzeń, które mogą zostać przeoczone. I dalej jest taki podpunkt, co robić, aby uniknąć zachorowania na trąd. Nie ma konieczności stosowania antybiotykowej profilaktyki poekspozycyjnej. Profilaktyka poekspozycyjna to jest coś takiego, że jeżeli mieliśmy styczność z jakimś patogenem, to czasami możemy po styczności przyjąć jakieś leki, które nas uchronią przed zakażeniem. Ryzyko zachorowania na trąd nawet po bliskim kontakcie z osobą chorą jest minimalne i w dużej mierze zależy od stanu układu immunologicznego osoby narażonej. Szacuje się, że wrażliwość na nabycie infekcji wykazuje jedynie od 5 do 10% ludzi na świecie. Nie istnieje szczepionka chroniąca przed zakażeniem. Też dlatego nie istnieje, bo nie ma motywacji jej stworzenia, dlatego że nie jest to poważny obecnie problem. Czyli jak widzicie, ciężko jest się zarazić trądem. Naprawdę nie jest to łatwe i tak naprawdę zarażają się ludzie podatni na to zakażenie. Czyli większość, nawet tak jak usłyszeliście, ponad 90% ludzi nawet nie byłaby w stanie się zakazić trądem. Nawet jakby mieszkała na spinalondze przez 30 lat z innymi chorymi. I tak to też często było. No i wspomnijmy też, że mamy na to skuteczne leki, prawda? Tak, oczywiście to już w ogóle, nawet jeżeli i stalibyśmy się podatnym gruntem dla trądu, to i tak możemy zostać wyleczeni z tego trądu bardzo skutecznie w dzisiejszych czasach. Teraz jeszcze powinniśmy powiedzieć kilka zdań na temat tego, jak wygląda postrzeganie ludzi trędowatych. A w zasadzie pewnie powinniśmy powiedzieć właściwie ludzi, którzy cierpią na chorobę Hansena. Dlatego, że takim bardzo znanym badaczem, który zajmował się trądem na przełomie XIX i XX wieku był Gerhard Amauer Hansen i to od jego nazwiska zaczęto używać alternatywnej nazwy dla trądu. Dlatego też potem, o ile na początku faktycznie autorka w tej książce bardzo dużo pisze, używając określenia trąd, trędowaty, trędowaci, o tyle później pisze już o chorobie Hansena,
o Hansenach jako osobach właśnie cierpiącym na trąd i raczej używa tego alternatywnego określenia. Ale dlaczego tak robi? Dlatego, że zarówno dzisiaj, a wiele lat temu jeszcze mocniej, osoby cierpiące na trąd były bardzo mocno stygmatyzowane. Nie tylko z tych powodów, że po prostu to brzydko wyglądało, bo ta choroba objawia się tym, że po prostu niszczą nam się tkanki ciała. Ja nie wiem nawet, jak to powiedzieć, ty będziesz wiedzieć pewnie lepiej. Tak, też gniją. No właśnie. To też oczywiście zależy bardzo mocno od tego, jaka opieka jest sprawowana nad chorym. I pewnie w dzisiejszych czasach, nawet jakbyśmy mieli jakąś osobę z mocno zaawansowanym trądem, to można to pewnie porównać, nie wiem, jak są jakieś bardzo ciężkie przykłady stopy cukrzycowej, tak? No to jest, chodzi o to, że chory w pewnym momencie nie ma czucia i sobie zaczyna ranić różne miejsca i nawet nie wie o tym, że je sobie rani, tak? Mhm. Czyli na przykład gdzieś tam się skaleczy, normalny człowiek by płakał z bólu, a osoba, która ma uszkodzony układ nerwowy, nie ma pojęcia nawet, że coś się dzieje, a ból jest dobry, dlatego że ból nam mówi, że coś jest nie tak. Halo, masz ranę, musisz ją zaopatrzyć, musisz się nią zaopiekować, żeby ona się nie zakaziła niczym. A tutaj był taki problem, że jak nie czujesz, że się skaleczyłeś, to wtedy ta rana może się nadkazić jeszcze innymi bakteriami, nie tylko trądowymi, ale jakimiś zupełnie innymi. I wtedy taka rana może się nie goić, może zacząć gnić, może być potrzeba amputacji takiej rany, dlatego że to jest ta właśnie słynna gangrena, prawda? Takie rany mogą aż sięgać do kości niejednokrotnie. No i takie rany mogą Cię też zabić, dlatego że one się infekują i to może doprowadzić do sepsy i do śmierci po prostu z tego powodu. Dokładnie, więc takie osoby, które cierpiały na chorobę Hansena, musiały znosić niemiłe spojrzenia innych ludzi, którzy patrzyli na nich z wyrzutem, patrzyli na nich z obrzydzeniem, bo to nie wyglądało dobrze. Bardzo często to też po prostu źle pachniało. To był smród rozkładającego się ciała. A oprócz tego na trędowatych przez w sumie kilka religii nałożona była taka stygmatyzacja związana z tym, że wierzono, że trąd jest karą za twoje grzechy albo za grzechy twoich przodków. Nawet w Biblii są fragmenty mówiące o tym, że trędowaci powinni być wyizolowani i że oni cierpią trąd dlatego, że są skazani i że to jest kara Boża. Dlatego też uważano, że tacy ludzie powinni być izolowani. I to nie tylko dlatego, że na początku myślano, że to jest choroba bardzo silnie zakaźna, tylko też właśnie to wynikało z tego, że nikt nie chciał obcować z ludźmi, którzy śmierdzą i którzy jeszcze w dodatku są skazani, bo popełnili jakieś błędy, grzechy, czy generalnie zasłużyli tutaj na Bożą karę. Też się dowiedziałam z tej książki, że był taki stereotyp o tych ludziach, o którym ja nie miałam pojęcia, że taki istniał, że oni są bardzo rozwięźli seksualnie. I mi się wydaje, że tutaj to mogło wynikać z tego, że chorobą, która też była nazywana chorobą nieczystą i brudną, no to było syfilis. Mhm. No a to jest choroba rzeczywiście już typowo weneryczna, czyli przenoszona drogą płciową, czyli no rzeczywiście poprzez kontakty seksualne się przynosząca. Trąd taką chorobą nie jest. On się nie przenosi w taki sposób. Ale mi się wydaje, że ludzie to jakoś łączyli pewnie. Może to też wynikało z tego, że nie wiedzieli skąd to się bierze, więc stwierdzali, że okej, nie wiemy, kto z kim utrzymuje kontakty seksualne, więc może to akurat z tego, nie wiadomo, co ten ktoś tam robił. Tak? To powodowało też że dużą panikę i strach społeczny przed tym, żeby zachorować. Dlatego na początku XX wieku w Grecji panowało takie prawo, które mówiło o tym, że jeżeli ktoś jest chory, to nie trafia do szpitala, tylko zatrzymuje go wręcz policja, zostaje zatrzymany, trafia do aresztu, a potem do miejsca odosobnienia. No i takim właśnie miejscem odosobnienia była Spinalonga. To najpierw trafiali tam obywatele Krety, a potem całej Grecji, ale też było takie miejsce Agia Warwara, czyli szpital świętej Barbary w Atenach. I tutaj poznajemy na kartach książki historię takiego bardzo charyzmatycznego bohatera. On nazywa się Epaminondas Remoundakis. To jest młody chłopak, którego historia w skrócie wygląda tak, że pochodził z Krety. Potem, kiedy jego rodzina zorientowała się, że Nondas cierpi na chorobę Hansena, zdecydowali się wysłać go do Aten, żeby po prostu usunąć go z widoku sąsiadów. Razem z nim chorowała też jego siostra. Oni mieszkając w Atenach bardzo często musieli zmieniać miejsce zamieszkania po to, żeby unikać wzroku sąsiadów. Ta choroba na początku nie była u nich widoczna, potem bardzo zaczęła się objawiać u jego siostry. Po którejś tam już kolejnej przeprowadzce, kiedy policja otrzymała informację o tym, że siostra Nondasa jest chora, że cierpi na trąd. Ona została zatrzymana, trafiła na spinalongę, a Nondas bardzo długo nie miał żadnych objawów. On też sam później dowiedział się o tym, że jest chory i nikt jakby w jego otoczeniu bardzo długo o tym nie wiedział, ale po pewnym czasie jego też zatrzymała policja i też trafił na grecką wyspę, właśnie na spinalongę. I tam
dzięki temu, że był prawnikiem wcześniej, on studiował prawo w Atenach, on stał się takim rzecznikiem praw tych ludzi, którzy tam byli osadzeni, a którzy mieli tragicznie złe warunki życia. Do tego stopnia, że nie było tam żadnej opieki medycznej nad nimi. To znaczy opieka medyczna ograniczała się do kilku pielęgniarek. Jedynym lekarzem był dyrektor szpitala, a w zasadzie tego ośrodka. No ośrodka to chyba też za duże słowo. Dyrektor tej wyspy, który mieszkał na sąsiedniej wyspie i który bardzo rzadko w ogóle pojawiał się. Był totalnie odcięty od rzeczywistości, która panowała na wyspie. Oprócz tego oni nie otrzymywali prawie żadnych leków, tylko jakieś takie podstawowe. Nie otrzymywali nowych bandaży, tylko musieli bardzo często niszczyć swoje ubrania czy bieliznę, wielokrotnie prać albo owijać się w brudne bandaże. O to naprawdę nikt nie dbał. Początkowo nawet nie otrzymywali żadnego zasiłku. Po prostu musieli przeżyć sami, odizolowani od świata, bardzo często w sytuacji, kiedy wyrzekła się ich rodzina, zamknięci na wyspie, gdzie nie mogą też uprawiać niczego, bo nie ma do tego warunków i nie otrzymują żadnego wsparcia. To był po prostu koniec świata. To są pewnie warunki, które można porównać do obozów koncentracyjnych, bo naprawdę tacy ludzie, co mnie nie dziwi, tracili jakąkolwiek chęć i ochotę do życia. Poza tym pamiętajmy o tym, że trafiła ich choroba postępująca. Z czasem tracili zmysły, przestawali widzieć, przestawali słyszeć, mieli upośledzone działanie kończyn i to było naprawdę bardzo trudne życie. No i oni byli pozbawieni jakiejkolwiek nadziei. No i pojawił się Nondas, czyli ten Epaminondas Remoundakis, o którym opowiedziałem historię. I on sprawił, że chociażby naprawiono drogę. W latach późniejszych też okazało się, że ci, którzy cierpią na chorobę Hansena, otrzymali zasiłek od państwa. Dzięki temu mogli prowadzić wymianę towarową, czy mogli po prostu kupować rzeczy od ludzi, którzy mieszkali tak, w placu. Tak, i to też było ciekawe to, co ona tutaj poruszyła w tej książce, że ta wyspa funkcjonowała dużo za długo, o wiele za długo, dlatego że, jak usłyszeliście na samym początku, ona funkcjonowała w ten sposób jako, użyję tego słowa, więzienie dla trędowatych aż do 1957 roku, a lekarstwo na trąd zostało wynalezione w latach 40., czyli było już lekarstwo. To lekarstwo, mało tego, nawet zostało podane osobom mieszkającym na Spinalondze. Te osoby już były, większość z nich oficjalnie wyleczona, kompletnie już niezakaźna, a i tak jeszcze później przez prawie dekadę mieszkali na tej wyspie. I to nie tylko dlatego, że to była ogromna stygmatyzacja, że ludzie nie uwierzyli w to, że to nie jest kara boska, że to jest zwykła choroba wywołana przez zwykłą bakterię i że da się ją wyleczyć. I to, że też ci ludzie nie mieli za bardzo do czego wracać. Wiele, wiele się złożyło na to, że oni zostali za długo na tej wyspie. Jeszcze jedną z przyczyn było to, że to utrzymywało lokalną gospodarkę wysp dookoła Spinalongi. Dlatego, że ci ludzie później dostawali jakiś tam zasiłek. Oczywiście to był mikrozasiłek głodowy, ale ci ludzie za ten zasiłek musieli kupować produkty spożywcze. Wiadomo, żeby się odżywiać. Grecy z sąsiadujących wysp z nimi handlowali. I to też było bardzo dla nich niewygodne, jak się okazało, że nagle Spinalonga miałaby zostać usunięta. Oni się buntowali przeciwko temu. Dlatego jak już widzimy, to bardzo ciężko było tą wyspę opuścić, nawet w czasach, kiedy już nie było żadnego chorego na trąd na tej wyspie. I tak było bardzo trudno wyobrazić sobie, jak ona miałaby przestać istnieć w tym sensie jako leprezorium. Dokładnie. I na to, jakby tak jak powiedziałaś, wpływał fakt tego, że po prostu ludzie z okolicznych wysepek, plaki głównie, z tej miejscowości, która była najbliżej, po prostu oni nie zarabiali niczego i oni tylko prowadzili swoje gospodarstwa, więc prowadzenie handlu z chorymi było dla nich jedyną szansą na to, żeby cokolwiek zarobić. Poza tym po prostu rodziny bardzo często nie chciały, żeby ci chorzy do nich wrócili, bo to nadal było źle widoczne. Zresztą też do dzisiaj, jak się mówi, synonim określenia trędowaty to jest osoba, z którą nie chce się mieć kontaktu, osoba wykluczona. Tak? Jest nawet ten film Trędowata, który jest o kobiecie, która jest wykluczona ze społeczeństwa, z wyższych sfer, tak? Z takiego arystokratycznego społeczeństwa. Więc to były te powody. I też było też tak, że ci ludzie nie chcieli wracać nawet do normalnego życia, do tej społeczności, dlatego że wiedzieli, że to będzie się wiązać z tym, że ludzie będą na nich patrzeć z wyrzutem, że będą się im dziwnie przyglądać, bo ktoś już na przykład nie ma oka, ktoś nie ma ucha. No i to będzie wzbudzać litość, to w dobrej opcji, ale też niewygodne pytania i czasami może nawet jakieś wyzwiska. Więc ludzie po prostu chcieli tego uniknąć, dlatego często po tym, jak już wyszli z wyspy, to trafili właśnie do Agia Warwara, do tego szpitala, ośrodka, bardziej pewnie można by powiedzieć, w Atenach.
A ja mam jeszcze jeden fragment dotyczący tego właśnie, jak wyglądało takie życie codzienne na spinalondze. Nie wszyscy są chorzy. Nondas uczy się coraz lepiej rozpoznawać chorobę nawet tam, gdzie jest słabo widoczna. Ci, którzy już mu ufają, opowiadają czasem nieprawdopodobne historie. Są wśród nich tacy, których w kolonii osadzono przez pomyłkę wskutek fałszywej diagnozy. Wiele nieznanych wtedy schorzeń dermatologicznych, jak bielactwo nabyte, diagnozowano jako trąd. Podobno są tu też ofiary politycznych rozgrywek, oszustw i krętactw. Tacy, którzy mieli złą twarz. Są i tacy, którzy, choć wciąż chorzy, dzięki podstawowemu leczeniu, jak to kiedyś było w przypadku małego Nondasa, pozbyli się widocznych oznak trądu. Są też dzieci, w większości zdrowe. Ludzie na wyspie są głodni. Pieniądze z zasiłku, który przyznał im rząd, nie starczają na wiele. W tamtym okresie dostają około 1200 drachm miesięcznie, a na każdy dzień przypada po 40 drachm. Gdyby byli wolnymi ludźmi, codziennie mogliby sobie za tę sumę kupić 4-5 bochenków chleba. Chłopi z Plaki i okolicznych wiosek sprzedają im swoje wyroby, wiedząc, że trendowaci nie mają wyjścia, handlarze zawyżają ceny. Czasem nawet kilkukrotnie. Dlatego pieniędzy wystarcza chorym właściwie tylko na bochenek chleba albo pół bochenka i coś, co można na nim położyć. Na przykład ser. Raz w tygodniu odbywa się mały bazar. Sprzedawcy rozstawiają wtedy towary naprzeciwko głównego wejścia, na lewo od pomostu. Za mury po weneckiej fortecy nigdy nie wchodzą. I tutaj też widać taką hipokryzję, bo oni prowadzą handel i nie widzą w tym nic złego, żeby sprzedawać swoje towary tym chorym, ale jednocześnie też na przykład na wyspie pracują kobiety, które są praczkami, które specjalnie tam przyjeżdżają po to, żeby prać rzeczy tych chorych, bo wiedzą, że wiele osób tego po prostu fizycznie nie da rady tego zrobić. Robią to tylko dla pieniędzy i wtedy nie mają oporów z tym, żeby mieć kontakt z takimi ludźmi. Czy nawet były tutaj przytoczone historie takich mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy chcieli, żeby chorzy byli rodzicami chrzestnymi ich dzieci, bo wiedzieli, że to wiąże się z tym, że ci ludzie mają pieniądze, więc będą kupować odpowiednie prezenty i ułożyć środki czasami na utrzymanie tych dzieci. Więc to też było bardzo dwulicowe zachowanie. Bardzo mocno. Wydaje mi się, że też tutaj, tak jak wcześniej mówiłeś o tym, że nawet w dzisiejszych czasach słowo trendowaty jest synonimem kogoś bardzo niechcianego, to warto też tu podkreślić rolę Kościoła w tym wszystkim, który nie ułatwiał życia chorym, wręcz przeciwnie, dlatego że musimy pamiętać o tym, że najczęściej siłą takich organizacji czy nawet narodów, bardzo często politycy też stosują taki zabieg, jest znalezienie wroga albo kogoś, kto jest najlepiej odległy, najlepiej bardzo różniący się od nas i na kogo możemy zwalić wszelkie zło, które toczy się na przykład w państwie albo na świecie. To jest zabieg znany od wieków, stosowany przez najgorszych oprychów w historii świata. Na przykład Hitler znalazł Żydów, tak, którzy byli odpowiedzialni za wszelkie zło, które działo się w państwie. I tutaj działało to w podobny sposób. Kościół też mógł wskazywać, pokazywać trendowatych i mówić, że patrzcie, co się będzie z wami działo, jak nie będziecie się nas słuchać, widzicie, jaka jest okropna kara boska i tak dalej. Ci ludzie byli traktowani, byli zdehumanizowani, traktowani przedmiotowo, używani jako straszak. Tu znowu wracamy do takiego miejsca, tak jak też rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, jak bardzo łatwo jest zapomnieć o tym, że ktoś jest człowiekiem, dlatego że ktoś gdzieś tam jest daleko na wyspie, nie ma rąk, wygląda trochę inaczej, może nie jest wykształcony, nieładnie pachnie, to tak bardzo łatwo jest nam takiego człowieka nie uznawać w ogóle za osobę. I wydaje mi się, że to też miało ogromną rolę. Umieszczenie tych ludzi na wyspie było przekleństwem też pod tym względem, że rzeczywiście powiedzenie co z oczu, to z serca bardzo mocno działa. I tutaj to też działało w ten sposób. Nikt nie walczył o prawa tych ludzi, dlatego że nikt ich nie widział, więc nikt się nimi nie przejmował. Nikt nie widział, w jakich oni strasznych warunkach żyli i jak byli traktowani, więc nawet pewnie w tych Atenach może byliby jacyś ludzie, którzy by się tym zainteresowali i chcieliby powalczyć o lepsze warunki życia dla takich chorych. Ale nikt nie wiedział, jakie oni mają warunki, dlatego że każdy się w ogóle nawet nie wpadł na pomysł, żeby podpłynąć do wyspy z trendowatymi. No i mi się wydawało, że wszystko jest w porządku. Dlatego takie umieszczanie ludzi gdzieś tam z boku, to funkcjonuje cały czas. Tak jak dzisiaj też są miejsca, o których my nawet nie wiemy,
Tam są po prostu ludzie bardzo chorzy czy bardzo w złym stanie, ale nie widzimy tego, nam to nie przeszkadza. Po ulicy nie widzimy na ulicy nie widzimy takich osób, więc nie przejmujemy się tym. No i wszyscy wtedy dzięki temu wydają się szczęśliwi, a całe społeczeństwo jest radosne i żyje sobie dniem dzisiejszym. To tak samo jak mówiliśmy w Gadzie, że ci gdzieś tam więźniowie, gdzieś tam są upychani w tych celach, żyją w jakichś takich słabych warunkach, ale no, gdzieś tam są ukryci. No i my w ogóle nie mamy pojęcia, o co tam chodzi, a tam osoby w tej książce się wypowiadały, że jeżeli kiedyś sobie wyobrażałem przedsionek piekieł, to on właśnie tak wygląda. I pewnie tę spinalongę też by można przyrównać do takiego przedsionka piekieł. Że... Tutaj na wyspie jest taki fragment w książce, że na wyspie była taka duża brama, jedna z bram właśnie jeszcze tych osmańskich, czy tam można nawet weneckich, już nie pamiętam dokładnie, nad którą chorzy rozwiesili napis, cytat z Boskiej Komedii Dantego: porzućcie nadzieję wszyscy, którzy tu wchodzicie. Więc to było takie nawiązanie do tego, że naprawdę... Tak, a jeszcze żeby potwierdzić to, co my tu wszystko mówimy, to kolejnym takim super zabiegiem z punktu widzenia władzy, żeby uciszyć to, co się dzieje na wyspie, było to, że na wyspie nie było telefonu. Oni, tam w ogóle nie było prądu bardzo nie długo. Nie było prądu, ale mieszkańcy poprosili o telefon i ta prośba została odrzucona. Dlaczego? Co komu szkodzi jeden telefon? Ano to szkodzi, że już taki telefon jest przepustką do świata. Już przez ten telefon można przekazać komuś informację. Ej, tutaj się strasznie dzieje, jest okropnie. A tak to ci ludzie byli po prostu kompletnie odcięci i nie mogli nawet się, nie mieli nawet jak się poskarżyć. I musieli się uciekać bardzo często do jakichś takich... Musieli czasami uciekać z tej wyspy, bo zarobić musieli uciekać z wyspy, ale też musieli robić szalone rzeczy. Tak jak na przykład w czasie wojny, kiedy przez chyba miesiąc nie dostarczane było im ani zasiłek, ani jedzenie. To co wtedy... To Nondas zrobił, tak? Tak, Nondas zagroził, że oni wszyscy popełnią samobójstwo. Że jakby... To też było dla mnie zaskakujące, bo oni blefowali, w sensie mieszkańcy wyspy blefowali w kontakcie z Niemcami, którzy zajęli wtedy Kretę. Mieszkańcy wyspy powiedzieli, że jeżeli nie macie pieniędzy, ani nie macie żywności, żeby nam dać, albo nie chcecie tego zrobić, to my podejmiemy głodówkę, albo sami się rozstrzelamy, bo my nie chcemy tak żyć. I nagle okazało się, że Niemcy znaleźli zboże, żeby im dać. Przywieźli mąkę, tak? Przywieźli tam cukier. Mieli naprawdę dobre warunki dzięki temu, paradoksalnie. Znaczy może niedobre. Ale tam był taki fragment, że jakby w czasie, kiedy cała Grecja głodowała, bo była pod okupacją, to na Spinalondze były na tyle dobre warunki, że chorzy bardzo często brali jedzenie i zawozili na przykład na Kretę do swoich rodzin, czy nawet dalej. Więc jakby paradoksalnie w czasie wojny im się polepszyło. To było, ale to też było po takich interwencjach, bo też były okresy głodówek w czasie wojny i dopiero musieli się uciekać do takich rzeczy właśnie tego typu, skrajnych, że mówić, że się zabiją. No ja na koniec już tylko powiem, że dzisiaj natknąłem się na taki fragment w tej książce, w której jest wytłumaczone, że określenie spinalonga to w języku greckim długi cierń. I nie wiem, kiedy została nadana ta nazwa i czy jakby ktoś, kto decydował o tym, że tam znajdzie się to leprozorium, miał tego świadomość, ale to naprawdę jest taki ogromny, moim zdaniem, cierń na historii Grecji i w ogóle historii całej Europy, że nikt nie zwracał na to uwagi. Taka skaza po prostu na obrazie tego, że ludzie, kraj który, i okolica, która była kolebką naszej cywilizacji i jakiejś takiej myśli o człowieku i o ludzkiej równości, stał się miejscem, gdzie urządzono więzienie dla ludzi tylko dlatego, że byli chorzy. Tak, jeszcze odnosząc się do samej książki, jest tam bardzo dużo też takich ciekawostek. Na przykład, to już może nie będziemy tak do końca zdradzać, ale jak to się działo, jak powstawały nowe związki na wyspie i z małżeństwami co się działo. No bo przecież bardzo często ludzie przed tym, jak przypłynęli na wyspę, mieli rodziny, mężów i tak dalej, żony. No a później wchodzili w nowe związki na wyspie, dlatego że oni byli do śmierci na nim uwięzieni, więc to było logiczne, że oni tak gdzieś tam sobie do żywocia, tak? Nowych partnerów znajdowali. To też jest ciekawy wątek w tej książce, który jest gdzieś tam dalej pociągnięty. I ogólnie takich jest dużo informacji, nad którymi pewnie pierwsze, co myślimy o tej wyspie, to nam nie przychodzą do głowy, a później sobie myślimy, że a rzeczywiście to też jest realny problem i ciekawe, jak to rozwiązywali. Więc jest tu dużo takich ogólnie informacji o tym, jak rzeczywiście wyglądało to życie, tak z dnia na dzień. Widać, że autorka też włożyła dużo pracy w to, żeby rzeczywiście
poszukać osoby, które mieszkały na tej wyspie. Udało jej się odnaleźć jedną taką osobę. W ostatnim fragmencie jest już mowa o tym, że one porozmawiały. Jest tam też mowa o tym, że ona w książce zmieniła imię tej kobiety i nazwa ją Kaliope. Kaliope to po grecku pięknolica, osoba, która ma piękną twarz. Więc dotarła nawet do osoby, która żyła rzeczywiście na Spinalondze. Oprócz tego docierała na pewno do innych osób, które gdzieś tam pośrednio znają te wszystkie historie. W każdym razie na pewno polecamy przeczytanie tej książki, zwłaszcza jak gdzieś tam odwiedzacie czasem Grecję, albo byliście w ogóle na Spinalondze i w ogóle na przykład może słuchaliście takiego przewodnika, to wyzywam Was już podwójnie, żebyście przeczytali i może porównali sobie informacje, które gdzieś tam uzyskaliście od tego przewodnika z tym, co jest tutaj w tym reportażu. No tak jak słyszeliście, jest to taki odcinek dosyć depresyjny, raczej ciężko. Oczywiście to też nie chcemy tak powiedzieć, ci ludzie rzeczywiście... Tam były też takie wątki, że oni żyli w bardzo ciężkich warunkach, ale jednocześnie te ciężkie warunki zbliżyły ich do siebie, że oni rzeczywiście stworzyli zgraną społeczność później i sobie pomagali. I tam było też o tym, że Nondas też znalazł tam sobie miłość życia na tej wyspie. Więc oczywiście tam były wzloty i upadki, tak jak u każdego człowieka. Ci ludzie też się śmiali i też zakładali rodziny i żyli. Tylko próbujemy Wam przedstawić to, w jakich ciężkich warunkach się to odbywało. Że takich, o których my nie potrafimy, których my sobie nawet nie potrafimy wyobrazić teraz, a miało to miejsce stosunkowo niedawno, bo w XX wieku, nawet już po połowie XX wieku. No to jest na pewno książka, która wstrząsa i trochę przykro, że znowu rozmawiamy o Grecji w takim negatywnym kontekście, jak wcześniej, tak. Ale może będzie kiedyś okazja do tego, żeby jeszcze pomówić o piękniejszych kartach historii Grecji. Tak, na pewno. Na pewno, bo Grecja oczywiście jest wspaniałym też krajem i zgadzamy się z tym, ale o Polsce też by można było stworzyć pewnie z 15 książek o jakichś tam rzeczach, które nie do końca są dobre, ale jednocześnie można by stworzyć 15 książek o fajnych rzeczach w naszym kraju. I wydaje mi się, że tak jest z większością państw. Nie ma idealnego narodu, który jest nieskazitelny, a wydaje mi się, że też z tą Grecją może o to chodzić, że my jednak tak stereotypowo cały czas podchodzimy jednak do tej kolebki cywilizacji greckiej. Nie? Tak, i wydaje mi się, że tutaj też wjeżdża aspekt tego, że jednak tragedie i jakieś takie negatywne emocje sprzedają się lepiej. Gdybyśmy czytali fajne romanse o tym, co się dzieje na wakacjach w Grecji, to byłoby spoko, no ale to były takie tam sobie czytadełka. No a jak czytasz jednak tragedię, która zdarzyła się naprawdę, która miała miejsce tak w sumie niedaleko od nas i która przydarzyła się prawdziwym, realnym ludziom, no to jednak wstrząsa i to naprawdę dużo dłużej zostaje w głowie. I łatwiej jest napisać coś tragicznego, dlatego że życie ogólnie to jest cierpienie dla wielu osób. Czy łatwiej? Jakby to tak jest bardzo wymagające emocjonalnie. Znaczy, w sensie łatwiej nie, może w sensie emocjonalnym, ale że dużo jest materiału. A, że jest więcej cierpienia. Po prostu dużo się złych rzeczy dzieje na świecie. Nie mówię teraz, mówię ogólnie, zawsze się działo i teraz też się dzieje. A kiedyś może nawet więcej. I dlatego jest dużo materiału, żeby to unaocznić innym ludziom. To prawda. Na koniec jeszcze tylko dorzucę informację o tym, że ta książka Spinalonga, Wyspa Trendowatych, była w tym roku nominowana do nagrody Ryszarda Kapuścińskiego. Nie usłyszałam tej nagrody, ale Mateusz był na spotkaniu z autorką. Tak. Polecam bardzo miłe spotkanie z panią Małgorzatą. Ona też wydała inne książki, na co dzień z dziennikarką Radia Tok FM, więc gdybyście mieli okazję kiedyś z nią porozmawiać, spotkać, to bardzo polecam spotkanie z panią Małgorzatą. To nie wiem, jak jest po grecku. Do widzenia. Też nie wiem. To do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia.